Siemano, siemandero. Dzisiaj dzięki sklepowi Erato mam zaszczyt i przyjemność testować kolejny efekt od firmy Joyo. Firma Joyo, firma, która wspiera filmiki od bardzo, bardzo dawna. Co prawda tam się zmieniło kierownictwo w tym Shenzhen w Chinach. Ja nie wiem, czy oni w ogóle wiedzą, że ja istnieję, to nowe kierownictwo. Ale jestem cały czas na stronie jako artysta endorsowany, więc czasem tam mam przyjemność sobie posprawdzania różnych rzeczy i nawet mogę sobie coś tam zachować dla siebie w jakiś sposób. Tak na przykład sobie zachowałem te wzmacniaczyki, które są bardzo fajne. Takie lokowanko zrobimy produktu. Dzisiaj mam efekt, który nazywa się O mój Bobrze. O mój Bobrze, o mój Boże. O mój Boże, Bożena. OMB. Nie wiem, co to znaczy. Tak naprawdę to OMB. I od czego to jest skrót? Zielonego pojęcia tutaj nie mam naprawdę. Co to może być i dlaczego i w ogóle. Nic tutaj na ten temat nie ma napisane w tejże instruction do tego efektu. Ale jest chociaż trochę większa i... A nie, to z tej strony dla Was. Jest chociaż trochę większa i można... Nie no, zakładam, że po kantońsku to nie umieta, więc tutaj Wam pokażę po angielsku, bo zakładam, że po angielsku umieta, ale jest większa ta instrukcja niż do na przykład szesnastki. Co prawda po kantońsku tap, tempo, looper i na przykład drum, funk, jazz, latin to jest tak samo jak po polsku. Widzicie? Natomiast słuchajcie, no jest tutaj duża ta instrukcja, no bo jest to efekt taki trochę bardziej rozbudowany. To nie są przelewki. Ogólnie Joyo poszło konkretnie do przodu, szczególnie z tą serią R i jestem mega dumny z Joyo, bo zaczynali od Vintage Overdrive'a, a teraz naprawdę to poszło w kierunku konkretnym i naprawdę fajnie te efekty się ewoluują. Ostatnio taki zrobili symulator kolumn, CapSim, czy coś takiego się nazywa, ale też jest symulator taki, że od razu macie jakieś tam preampy. Pamiętam, wysłał mi Jacek z FX Music, który jest dystrybutorem na Polskę tychże efektów, wysłał mi ostatnio zdjęcie i mam nadzieję, że wyśle mi ten efekt, bo się nim jaram, ale na razie też ma tylko sam zdjęcie. W każdym razie to, co tutaj jest, to już jest ta właśnie seria R, która jest taka dosyć skomplikowana bardziej, trochę bardziej rozbudowana. I jest to, szanowni Państwo, looper. Looper, czyli coś, co nam pozwala nagrać własny sygnał, grać z własnym podkładem. Ale jest to looper dosyć konkretnie rozbudowany, bo mamy opcję tak. Mamy opcję loopera. Mamy opcję tego, że możemy sobie grać z podkładem perkusyjnym. Tu są wbudowane podkłady perkusyjne, zaraz o tym opowiem. I mamy wersję taką, że możemy sobie ten looper również zalupować z podkładem perkusyjnym, czyli wybierając sobie któryś tam z patternów, gramy sobie swój patencik i nagrywamy się z tym bębnem i gramy z tym bębnem. Samych bębnów, szanowni Państwo, same próbki bębnów będą na samym końcu, już dla naprawdę wytrwałych, ale samych bębnów tutaj jest od groma i ciut. Mamy tak, pop, rock, blues, metal, funk, jazz i latin i to się przełącza tym tutaj tą gałeczką. I dzięki temu mamy do wyboru różne gatunki, tak jakby muzyczne. Mamy do wyboru tutaj to, że jest bardzo prosty do rozbudowanych partii, nawet takich, że są po dwa takty, znaczy tam jest po więcej taktów, ale są po dwa różne takty wymieszane i możemy zagrać zwrotkę na przykład z tym chorusem, refrenem, tak? Zwrotkę z refrenem możemy sobie zagrać i przedłużyć ten tak. Tutaj już się pojawią jakieś fajne przejścia na kotłach, pojawią się już jakieś różne konkretne smaczki, słuchajcie. Oczywiście mamy gałeczkę, która steruje nam głośnością tego bębna, tak? I mamy gałeczkę, która nam steruje głośnością naszego zalupowanego sygnału, czyli jak sobie nagramy, no to jest możliwość zrobienia go ciszej lub głośniej, słuchajcie. To jest tak, mamy tych brzmień tutaj, ile? O, siedem różnych gatunków i kilka tych patternów do tego. Dodatkowo oczywiście jest tap tempo, czyli możemy sobie wyklikać to dokładnie, w jakim tempie chcemy grać. Nie wszystkie te bębny są fajne.
Niektóre z nich są absolutnie w ogóle nieużywalne. Nie wszystkie z nich są takie, że do czegoś inspirują, ale jest sporo tutaj tych nagranych w ten efekt loopów bębnowych, które zainspirują nas do fajnego grania, które pozwolą nam fajnie pograć. Słuchajcie, one nawet nie brzmią aż tak bardzo tragicznie. Jak na takie małe urządzenie, jak na urządzenie mono, jak na takie coś, co właściwie, no wiecie, jest efektem gitarowym, no to nie brzmią one tragicznie tak naprawdę. No wiadomo, że jest to sztuczne. Z reguły sztuczny bęben poznaje się po werblu. Tutaj ten werbel wcale nie jest taki jakiś najgorszy. Najgorszy jest hi-hat w tym brzmieniu. I ten hi-hat jest taki, że no generalnie to ten hi-hat, nie? Mógłby być trochę taki inny. No, jest jeszcze jeden mankament związany z tym efektem. Ten efekt oczywiście ma jedno wyjście monofoniczne i ten efekt wpinamy we wzmacniacz. No, żeby użyć przesteru, no to musimy wpiąć przester przed looper, no, żeby nam się nie przesterowywały nagrane rzeczy po raz kolejny i żeby się ten bęben nie przesterował, więc używamy czystego kanału we wzmacniaczu gitarowym. Co powoduje to, no jak wiecie, głośnik gitarowy ma określoną charakterystykę i jest ścięty na ilu tam, na 15 kHz? Nie, na 5 kHz, nie? 5000 Hz jest ścięty i nie przepuszcza niczego, co jest więcej, więc same te bębny w sobie, przepuszczone przez wzmacniacz gitarowy, nie brzmią jakoś super rewelacyjnie. Ten hi-hat jeszcze bardziej, ale da się grać i da się z tym ćwiczyć i są słyszalne i do tego, ażeby sobie pokombinować jakieś własne kawałki na szybko, bez użycia komputera, do tego, żeby sobie poćwiczyć niekoniecznie z metronomem, ale z jakimś takim wiadomo, że równym bębnem, spokojnie się to nada. Chociaż oczywiście, co usłyszycie na samym końcu, dużo lepiej te bębny grają same z siebie. Czyli jak włączyłem je w mikser bez wzmacniacza gitarowego i są w normalnym paśmie audio, to całkiem zaskakująco dobrze grają. No cały czas słyszę, że są to sztuczne bębny z pudełka. No Easy Drummer jest dużo lepszy, chociaż też jest sztuczny bębny z pudełka, ale generalnie no jest ok i do poćwiczenia, do pobawienia się na pewno to da radę. Jak mówię, zajebistą opcją jest to, że możemy sobie po prostu zalupować te bębny razem z naszym loopem i tak jakby tworzyć kawałki, bo tak naprawdę to taki looper fajny jest nie tylko do tego, żeby grać na ulicy i robić dub effects i żeby grać samemu ze sobą i nawet można na próbie jakoś grać, jakby się rozłożyło to na dwa piece i tak w ogóle pokombinowało z tymi guzikami i tak dalej, i tak dalej, no to loopery naprawdę dają dużo możliwości, ale do takiego domowego grania taki looper zajebiście powoduje to, że możemy sobie ćwiczyć sami ze sobą, że możemy ćwiczyć ten przy okazji jeszcze z tempami i z czymś, co trzyma nas w ryzach, jeśli chodzi o metrum, a metrum jest wiadomo najważniejsze, ale też nagrywając na niego wiele śladów, nie wiem ile można, nagrałem chyba najwięcej 5, nagrywając wiele śladów i rozkładając ten ślad na długo, bo to naprawdę można długo to nagrać, nie wiem ile dokładnie, natomiast czy oni to piszą, ile ma? Nie piszą. Ile tu wytrzymuje? W każdym razie o co chodzi? No chodzi o to, że naprawdę długo można nagrać, bo nagrałem taki jeden podkładzik sobie bardzo, bardzo długi i potem do niego jeszcze można dogrywać po kawałkach różne ścieżki. To powoduje to, że możemy sobie zajebiście komponować na tym, wymyślać utwory, wymyślać partie dla drugiego gitarzysty i bez użycia komputera, i bez użycia DAW-ów, i bez użycia mikrofonów, i bez użycia niczego takiego, co jest trochę bardziej skomplikowane i czy trzeba jeszcze więcej guziczków naciskać i myszką, przesuwać i kasować i w ogóle. No mamy tutaj możliwość tego, że sobie podłączamy to do komba w domu, włączamy słuchawki i zaczynamy się bawić w to lupowanie i nakładamy jeden lub na drugi i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę robi to robotę. Obsługa jest, no nie jest taka intuicyjnie prosta, że od razu wszystko wiadomo. Oczywiście wszystko jest opisane w tej instrukcji, tam czasem trzeba nacisnąć dwa razy, czasem trzeba nacisnąć dłużej, czasem trzeba nacisnąć raz, potem raz skończyć. Wszystko to jest opisane w instrukcji i to wszystko działa i wszystko się jest do nauczenia i wszystko jest ok. I jak mówię, no nie jest tak, że od razu to bierzemy i wiemy o co chodzi. Trzeba przeczytać instrukcję, trzeba trochę pokombinować, trzeba nauczyć się klikać to w tempo, ale jeśli już nauczymy się obsługiwać ten efekt, to on da nam dużo, dużo radości. Jakościowo oczywiście jest bardzo dobry. Bardzo fajnie gra.
czyściutko i elegancko i bardzo, bardzo, i bardzo, bardzo zajebiście, słuchajcie. Test nagrałem w różny sposób. Mamy tak, że bawię się samym looperem oczywiście. Mamy tak, że bawię się tylko i wyłącznie dramami i nie pamiętam, czy też jest nagrany, czy mi wyszło, czy nie, bo ja nie mam dużego doświadczenia z looperami, więc też zajęło mi trochę, żeby go okiełznać, ale i nie wiem, czy okiełznałem go na tyle, ale chyba nagrałem też coś, że jest, tak, nagrałem, że jest i looper nagrany, i bębny są nagrane jednocześnie, czyli wszystkie trzy opcje. Jak mówię, na samym końcu macie jeszcze przegląd wszystkich tych patentów perkusyjnych, które tutaj są. Słuchajcie, do dzisiejszego testu użyłem bardzo nieużywanego przeze mnie często wzmacniacza, mianowicie Mesa Boogie Nomad 55, który mnie mega zaskoczył w połączeniu z innym efektem od Joyo, bo użyłem tam oczywiście czystego kanału, jak mówiłem, z takim efektem Joyo Uzi. Mega, mega mnie zaskoczył, jak to zagrało razem i bardzo fajnie się to razem zazębiło. Chyba to już wszystko. No, oczywiście weźcie poprawkę na to, że jak sobie kombinowałem, to zostawiłem te kombinacje. I weźcie poprawkę na to, że gdzieś tam się mogłem pomylić, gdzieś mi mogło coś nie wyjść, gdzieś mi mógł się palec omsknąć, ale postanowiłem, że nie będę wycinał. Znaczy, oczywiście najgorsze wyciąłem, ale że nie wszystko będę wycinał, bo to też pokazuje to, jak się z looperem pracuje i nikt nie jest perfekcjonistą, znaczy nie wszyscy są perfekcjonistami, ale nikt nie jest perfekcyjny i generalnie nikt tak od razu też wszystkiego nie nagrywa i z takim looperem to trzeba sobie poćwiczyć, żeby pograć tak naprawdę. Sama ścieżka tutaj taka, jaka jest nagrana, to jest, jak powiedziałem, ten Mesa Boogie Nomad 55 i takie tutaj głośniko, kolumno, mikrofony. No i to chyba wszystko na dzisiaj. Słuchajcie próbki. Pa! We'll be right back.
to słuchajcie, tutaj jeszcze jest Misiek w trepkach już po tym, już po wywiadzie, ale jeszcze trafiliśmy na takiego pięknego czerwonego, kurde, dwudrzwiowy, prześliczny jest. Jak mówię, zawsze się nie znam się na Mercedesach, Mercedesy nie mają nazw, tylko mają jakieś dziwne numerki, zamiast się nazywać Les Paul albo Firebird, to one się nazywają RG350. No i ten się nazywa 280C, cokolwiek by to nie znaczyło. Ale jest po prostu, jest rewelacyjny, no. To co tutaj się dzieje, to jest skóra w środku przy... Nie no, zajebisty jest, kurwa. Także generalnie pozdrawiamy bardzo serdecznie z Londynu. Wiecie, no Londyn, no to tak wygląda, nie? Jakbyście chcieli zobaczyć kiedyś Londyn, to wygląda tak. Tak, wszędzie. No to, wszędzie, to nie? Zaraz ci powiem, o co chodzi, nie? No i oglądajcie filmiki o gitarach, końcówki samochodowe i może za na przykład 40 lat, jak jeszcze będą filmiki, to takie będziemy pokazywać samochody. Yo. A, tu też ładny Jeepek stoi w Wrangler przy okazji. Teraz nawet nieźle. Także masz okolice tutaj samochodziarską.